Mamy do rozwiązania następujące zadanie. O kącie alfa wiemy, że jest większy niż minus 3 drugie pi i mniejszy niż minus pi. Wiemy też, że sinus alfa jest równy 1 druga. A teraz pytanie brzmi, ile jest równy tangens kąta alfa? Zachęcam, żebyście zatrzymali film i spróbowali rozwiązać to sami. Jako wskazówkę mogę Wam jeszcze podać, żeby skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Że sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa to będzie równe 1. No dobra, no to spróbujmy to rozwiązać. Więc tak jak mówiłem, skorzystamy z jedynki trygonometrycznej. Wiemy, że sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa, to jest w sumie 1. No a sinus jest równy 1, 2, czyli tutaj mamy 1 drugą do kwadratu dodać cosinus kwadrat alfa. To ma być w sumie 1, 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. O, dać kosinus kwadrat. No i teraz mogę od obu stron tego równania odjąć 1 czwartą, po to, żeby wyliczyć kosinus kwadrat, czyli po lewej już nie będzie 1 czwartej, będę miał, że kosinus kwadrat alfa jest równe, no i tutaj muszę odjąć. 1 odjąć 1 czwarta to będą 3 czwarte. No to jeżeli kwadrat jakiejś liczby jest równy 3 czwarte, to ile będzie równa ta liczba? Ile będzie równy cosinus alfa? No cosinus alfa będzie równy plus lub minus pierwiastek z 3 czwartych. Czyli z czwórki mogę wyciągnąć pierwiastek, to będzie plus lub minus pierwiastek z 3, a pierwiastek z 4 to jest 2. No teraz jak mam rozstrzygnąć, która z tych dwóch wartości jest właściwa? No tutaj zaczyna być istotna ta informacja, którą mamy na samym początku: że kąt alfa jest z takiego zakresu, z takiego przedziału od minus 3,2pi do minus pi. No to narysuję teraz sobie okrąg jednostkowy w układzie współrzędnych. No, powiedzmy, że może być. No i teraz, gdzie są te kąty, o których tutaj jest mowa? Minus pi to jest taki kąt. To jest kąt minus pi. Mierzymy od dodatniej osi x, czyli minus pi, to jest kąt mierzony w tę stronę, to jest tutaj minus pi. Teraz gdzie jest kąt minus 3 drugie pi? Tutaj go zaznaczę powiedzmy takim kolorem. Minus 3 drugie pi. No to są 3 drugie, czyli 3, 3 ćwiartki. Mierzymy w w stronę ujemnych kątów, czyli w tę stronę, trzy ćwiartki, to będzie tutaj. Czyli tutaj jest kąt minus 3 pi. Czyli nasz kąt alfa jest gdzieś w drugiej ćwiartce, pomiędzy tym niebieskim, a tym takim jasno-czerwonym. Czyli gdzieś tutaj będzie nasz kąt alfa ujemny, mierzony w tę stronę. No i po co ja rysowałem to kółko? No Ten okrąg jednostkowy rysowałem po to, żeby zobaczyć, czy cosinus alfa, cosinus naszego kąta, będzie dodatni czy ujemny. No, przypominam, że cosinus to jest współrzędna x. Tutaj mamy współrzędną x, tutaj mamy współrzędną y. Kosinus to jest współrzędna x tego punktu przecięcia końcowego ramienia naszego kąta z okręgiem jednostkowym. No i widać jasno, że ta współrzędna x jest w tym wypadku ujemna. Czyli cosinus tego kąta jest dodatni. No sinus. To jest tutaj, i on jest równy 1 druga, no a cosinus jest ujemny. Czyli widzimy, że musimy wziąć tutaj tę wartość z minusem, spośród tych dwóch możliwych. Czyli cosinus naszego kąta alfa będzie równy minus pierwiastek z 3 przez 2. No dobrze, to to już wiemy, że cosinus jest równy tyle. No ale przecież pytali nas nie o kosinus, tylko o tangens. Ile jest równy tangens naszego kąta alfa? No to po co ja obliczałem kosinus. No. Przypomnijcie sobie, że tangens kąta alfa to jest stosunek sinusa do kosinusa, to jest sinus alfa podzielony przez kosinus alfa, czyli tangens naszego kąta to będzie sinus to jest jedna druga. A cosinus był równy minus pierwiastek z 3 przez 2. No i teraz, żeby to obliczyć, to trzeba napisać to w ten sposób. To jest 1, druga razy. No i razy odwrotność tego, co mamy w mianowniku, czyli minus 2 podzielone przez pierwiastek z 3. Tak się dzieli ułamki. Stosunek dwóch ułamków to jest. Pierwszy ułamek razy odwrotność drugiego. No i tutaj widzimy, że dwójki się skrócą. No i dostaniemy, że to jest minus, no bo to był minus, 1 przez pierwiastek z trzech. Niektórzy nie lubią mieć pierwiastka z trzech w mianowniku. Że wolą, żeby niewymierna liczba była w liczniku, więc możemy pomnożyć licznik mianownik przez pierwiastek z trzech, dzielony przez pierwiastek z trzech, czyli rozszerzamy ten ułamek o coś takiego, no to będziemy mieli minus pierwiastek z 3 w liczniku, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to będzie 3 w mianowniku. A więc obliczyliśmy. Tangens naszego kąta alfa jest równy minus pierwiastek z 3 przez 3.